Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym filmie sezonu 10. Tak jak widzicie, jesteśmy w tym momencie w zakładce news, czyli w zakładce nowości, informacje. Mamy wszystko, co w ogóle, Jezu, nie wiem, czytałem tylko patch note'y, widziałem, że wycofali strasznie dużo broni i w ogóle przedmiotów, 7 rzeczy wycofali, między innymi kulojazdy. W ogóle są jakieś teraz brutale tutaj, co jest po prawej, to są w ogóle jakieś roboty chodzące, jakieś, nie wiem, nie. Totalnie nie wiem, co się dzieje w tym filmie, zobaczymy sobie, jak wygląda karnet bojowy na sezon 10, zobaczymy sobie zmianę, łapie, wszystko sobie zobaczymy. Jestem strasznie zhypowany, bo wydaje mi się, że ten sezon może być naprawdę bardzo fajny, mimo że już na Discordzie Fortnite.pl widziałem, że dużo osób go hejtuje, zobaczymy, jak to wygląda. W tle oczywiście leci oryginalna muzyka OG Remix, czyli oczywiście muzyka z pierwszego i drugiego sezonu z Robby, zremiksowana, ale jest. Także moi drodzy, przechodzimy do gry. Uwaga, uwaga, zobaczmy sezon 10. Przed tym jeszcze trailer chyba. Halo? Halo? Nic nie widzę, halo. O kurde, co ja zobaczyłem? W ogóle nie wiem, trailer chyba nie zadziałał, jakiś błąd jest, ale to nie moja wina, tylko Epic Gamesa. Co ja zobaczyłem? Jak tak wygląda strona karnetu, jak tak zaktualizowali, kurde, pokczam. Dobra, w ogóle na początek dostajemy, co dostajemy? 30 expa, czy tam czegoś, 30% personal boostu, dobra. Podziękowanie za sezon 9, okej, okej, odbieramy sobie to. I lecimy dalej, zobaczmy. O kurde, co jest? Co? A to nie była... New item for recreation, enjoy. Ale to jakby było darmowe chyba, nie? Dobra, nieważne, okej, okej, lecimy dalej. O! Co? Czekaj, 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 czekaj. Lobby, lobby, lobby. O stary, jak lobby wygląda? Jezu, ale jestem zhypowany. Nie, przepraszam, przepraszam. Dobra, wszyscy grają. Ale jestem zhypowany, nie? Jezus Maria. Dobra, zobaczmy sklep. Okej, okay, sklep się w ogóle nie zmienił z dzisiaj. Dobra, sklep jest identyczny. Okej, okay, okej. Okay. Oczywiście używamy kodu, bo karnet, wiadomo, pamiętajcie, wlicza się w kod. Więc użyjemy mojego kodziku, znaczy nie mojego, ale mojego, mojego twórcy. Dobra, git. Zobaczmy Battle Pass. O kurde. Ja pitole, jak to wygląda? W ogóle pierwszy skin... Dobra, nie, ale to... Moment, na początek kupuję. Mam 4200 V-Bucksów. Myślę, że nie będziemy przesadzali, kupimy standardowy karnet. Jezu, jak on... Ja pierdicze! Czuję się jak w sezonie 3 albo w 5, nie, serio, naprawdę, Boże. Nie, ale to kurde, nie, to kosztuje tyle samo, co zawsze, czyli 2800. Nie, kupimy podstawowy karnet, będę po prostu grał. Tak, mi się wydaje, że kupimy... No, kupimy sobie normalny karnecik. Dokładnie tak, ja pitole, tu już widać skiny. Oczywiście kupujemy. Pyk, taką karnecik, Battle Pass upgraded, sezon 10, pokczamp. Jezu, przepraszam, że tak się jaram. Ale dobra, dostajemy jakieś rzeczy. Ja pitole, jak ta pani jest... Co to w ogóle jest? Katalist. Ty, ona wygląda jak jakaś szatanistka, ale to jest pokczamp. W ogóle ten typ, ja pierniczę, to jest Rust Lord. To jest X-Lord tutaj, bo sezon 10, ale to jest Rust Lord z sezonu 3. W ogóle, jeżeli widzieliście trailer, mówiłem chyba o tym przed chwilą, ale to kula w ogóle wybuchła. Jakby niektóre wydarzenia się cofnęły, niektóre się zmieniły, w ogóle jest pełno rzeczy podobno, więc pokczam. Battle Pass Challenges, okej, okay. Dobra, w ogóle tak wyglądają challenge, what the heck? Okej, okay, dobra, zobaczmy w ogóle, co jest w karnecie. O, stary, graffiti i rakiety z sezonu 4 z wielkiego eventu, kto pamięta, pisać w komentarzach. Boże, dobra, okej, okay, idziemy dalej, spokojnie. Jezus Maria, jakie graffiti, jakie ekrany wczytywania, ej, naprawdę, wygląda to kozacko. Tu w ogóle jest Red Knight, ha, Red Knight, dobra, lecimy dalej. Broń, 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 dobra, no to taki psiarski skin. To są Contrail, to są te, lol, smugi, spadania, XD, dobra, okej. Okay. Lecimy dalej, z pierwsza, o, stary Junk Bucket, jak tak wyglądają te rzeczy, w ogóle jak tu się, ej, czekajcie, o co tu chodzi? Bo to w ogóle się zmienił interfejs tego, ja nie wiem gdzie jest... Czekaj, gdzie idzie dalej się? A tu sobie, dobra, okej, 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 okej. Ja mam styl pierwszy, dobra, 66 dni sezon będzie trwał, czyli standardowo tak 3 miesiące. Frostwings, ej, pokchamp, nie? O, stary... Final Showdown. Czekajcie, posłuchajmy. Podgłośnie. O, stary... Dobra, ściszyłem. O stary, jak taka muzyka będzie. Tutaj w ogóle, ja pierniczę, zobaczcie, to są w ogóle banery skinów z sezonu 2, lol. Ale kozak. Okej, okay, darmowa emotka, fajnie. Ej, fajnie to, o stary. Jezu, czekajcie. No. Okej, okay, dobra, fajne są, fajne, 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 lecimy dalej.
Drift! I to jest ten drift sezonu 5. Pokcham i w ogóle stary Tilted chyba w tle. Albo to właśnie to nowe, nie wiem, dobra. Idziemy dalej. 100 V-Bucksów, wiadomo, wiadomo. O, Fire vs Ice, okej. Okay. Czyli tutaj mamy oczywiście pojedynek tego typa z sezonu 8 i z sezonu 7 tego Ice Kinga, okej. Okay. Idziemy dalej. O, ale jest Rift Lightning na tym. Na 21 stopniu, Boże! I tu jest ta pani! O kurde, tu jest inna pani jeszcze! Czekajcie, bo coś zlegowało. Co jest ty? Ej, sorry, że się tak jaram, ale naprawdę. Dobra, to nie, akurat to nie, ale to wygląda totalnie. Jezu, jak to jest piękne. To jest jak techniki z sezonu. Ej, to w ogóle Twitch jest. Czapkę miała Twitcha, w ogóle ta czapka wygląda jak Twitch, nie wiem. Dobra, ale lecimy dalej. Kolejny loading screen. Dobra, przyspieszmy trochę, żeby nie było, że 20 minut odcinek z przeglądu samego. Lecimy dalej, lecimy dalej. 100 V-Bucks, 2x2. O kurde, ty, to jest kozak. Ej, to jest kozackie. Nareszcie jakieś normalne malowania w karnecie, a nie jakieś psiarskie. To i w ogóle. O, zabawki wróciły, w końcu zabawki wróciły do tego. Do karnetu chyba po 4 sezonach. Ja cię kręcę, to normalnie jest, wiecie, to jest to zdjęcie z realnego życia, tu w Kanadzie, czy gdzieś był taki burgerek w sezonie 5, Boże, ale sztos. Okej, tu jest jakieś graffiti, tu jest w ogóle plecak kozacki. Ej, to też fajne, kurde, ta lodnia naprawdę kozacka, okej, lecimy dalej. Kolejny loading screen, kolejne smugi, te nawet spoko, fajne, fajne. To jest kozackie, w ogóle loading screeny w końcu są w sezonie jakieś normalne, takie pokczampowe. O, ale słodkie, kurde, pokczo. O, stary, nie gadaj. Jezus Maria, to jest skin z sezonu 6, tylko animowany. O, stary, i to jest upgrade'owane. Boże, jak to kozacko wygląda. Ej, to jest skin, który będzie widać z końca mapy, ale naprawdę jest kozacki. Dobra, lecimy dalej. Omega versus chyba... Nie wiem, kto to jest w sumie, ten obok, ale jest Omega z sezonu 4, lecimy dalej. Kolejna zabawka, jakieś butelki w ogóle zabawki, okej. Okay. Kill-offy też wyglądają kozacko, w ogóle jak to wszystko wygląda totalnie? Kozacko właśnie. Nevermore, o kurde, Boże, dobra, okej, okay, spokojnie, nie jara się, idziemy dalej, okej. Okay. Fajne, fajne. Kolejna emotka. A, to akurat taka 2 na 10, to jest kozackie, w ogóle patrzcie, ekrany wczytywania są za darmo teraz. Nie wiem, czy były w poprzednim sezonie, ale fajnie, fajnie. Okej, okay, to może być. Ej, to kozackie, nie wiem, czy to jest wysokość, nie, to jest takie randomowe overlay, ale fajne, 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 podoba mi się. I jest ta pani, którą chyba widzieliśmy, tak, to chyba jest ona też wygląda na... O kurde. Ej, tak, był taki skin, on kosztował chyba 1500 V-dolców, teraz jest za darmo animowany w ogóle. Ja pierniczę i to w ogóle, ile ma styli? I to nie ma chyba challenge, to po prostu dostajesz od razu style wszystkie, lol, ale sztos, dobra, lecimy dalej. Tu jest pelerynka chyba do tej pani właśnie. Nie, czekajcie, to nie jest pelerynka, co to jest? A to jest, nie, myślałem, że to jest pelerynka, okej, okay, to jest moja peleryna. To jakiś inny styl, dobra, okej. Okay. Ole, ale schizowa lotnia, no dobra, idziemy dalej. Ej, to też kozackie, nie gadaj! O, stary! Kosmonauta z sezonu 3, tylko że brzydszy, ale jest! I co? Wait, what? Ej, co jest z tą czaszką? Myślałem, że to jest kosmonauta, to w ogóle jest, co to jest? Ej, lol, fajnie wygląda, fajnie. Znaczy, kosmonauta z sezonu 3 był ładniejszy, ale spoko, jakieś czaszki w ogóle. O, banner double pump. To znaczy, że double pump wróciły? Zaraz się przekonamy. Dobra, idziemy dalej, bo jesteśmy... A, jesteśmy na końcu już w ogóle. Dobra, czyli to są ostatnie tiery już. 90... Przy tym interfejsie w ogóle nie widać tierów tak dokładnie. Czekajcie, pogłośnie. A, taka piosenka 2 na 10. Myślałem, że będzie lepsza, ale okej. Okay. I nie mam niestety chyba oryginalnej piosenki. O, Black Knight. Właśnie, bo ja... O, ty... O kurde, a to jest ten skin, co był w chińskim trailerze, bo Chiny nie mogą pokazywać czaszek, więc pokazały zamiast tego. To jest specjalny, fajny ten. Ej, kozackie też fajne. Dobra, idziemy dalej. O, stary, to jest w karnecie! A ludzie to kupowali za 2000 V-Bucksów, takie smoki. Dobra, pokczam. I uwaga, setny stopień... Co to jest? Ej, to jest Black Knight z sezonu 2, tylko 100 razy bardziej zupgrade'owany. Boże, co to jest? Czy on jest... O, ten jest fajny, ten jest fajny. Tamten był za bardzo napakowany, to horror, ale to fajnie wygląda, taki Black Knight opancerzony bardziej. Ej, kozackie, kozackie. I tutaj w ogóle jest... O kurde, tarcza. A to ona spadała w tym trailerze, bo tam niektórzy mówili, że będzie nowy przedmiot tarcza, ale to jest tylko skin, dobra, kozak. I tu w ogóle jeszcze Lama ma Yonder Crown. A, korona w ogóle, kurde, dobra, kozacko. I... O kurcze, ale skina bym ominął prawie. Też kozacko wygląda. Dobra, moi drodzy, naprawdę karnecie wygląda spoko. Ustawiamy sobie... Myślę, że panią, no, ustawmy sobie panią. I co, lecimy do gierki, zobaczymy, co się zmieniło. Oczywiście leci taka emoteczka, oryginalna muzyka zostaje. No i co, nie zostaje nam nic więcej niż grać! Sezon 10 oficjalnie rozpocząć. Także ja już zmieniam grafikę, bo oczywiście na tych FPS-ach to raczej nie pójdzie mi dobrze. Więc widzimy się już za moment.
I halo moi drodzy, dzień dobry, witam was serdecznie na mapie. Patrzcie co tu jest, Dusty Depot. Stęchły skład przede mną stoi na playgroundzie, na oficjalnym serwerze gry. Piękny, stary, stęchły skład. Są w ogóle jakieś roboty, zaraz je zobaczymy. Jesteśmy na playgroundzie, bo no niestety za dużo jest zwierząt na normalnych trybach, a mi się nie chce tryhardować na odcinku. Także tak, jak widzicie, jest stęchły skład, cała stara droga, no wszystko jest jakby jak sezonu normalnie trzeciego. Jest kometa w ogóle, która miała uderzyć, patrzcie jak ona wygląda. W ogóle jest jakiś glitch, nie, patrzcie, strzał z granatnika. Nie ma pocisku, więc nice, nice, epic. Ale nie, no jest kometa, jakaś tam też zaraz polecimy. Jest Dusty, już wam pokazuję jak wygląda Dusty. Weźmiemy sobie balonika. Patrzcie, stare Dusty, wszystko jest identycznie. Nawet jest więcej lutu niż kiedyś. Są dwie skrzynki, jest trochę więcej lutu, więc fajnie. Ale i tak nie jest... A to jest dobre, to jest playground, okej. Już myślałem, że przywrócili bersta, ale to jest playground, okej. I jak widzicie, no... Teraz lata tutaj cały serwer, więc i tak tej broni nie wystarczy, ale jakby jest stare stęchły, stare ogrodzenie zniszczone, pamiętam jak tutaj sobie ten... graffiti położyłem pierwsze z sezonu czwartego? A to może nie? Nie, nie, to jeszcze było, dobra, czekajcie, bo tutaj dwa hangary były. Ale one zostały w ogóle, patrzcie, one są stare, przecież one, właśnie one przeżyły tą kometę. Ta kometa uderzyła głównie fabryki, a przecież te dwa hangary przeżyły, tylko zrobione zostały z nich muzea i tutaj było drugie piętro, to mam pierwsze właśnie. I parter. A teraz jest wszystko taki magazyn, jest taki stary magazyn. Więc ogólnie PogChampik jest stęchły skład. Ale to jeszcze nie koniec zmian, bo jest fabryka, na którą teraz się wybierzemy. Starą drogą pokażę wam, to nie będziemy robili cięcia, no bo chyba chcielibyście zobaczyć jak wygląda ta stara droga. Oczywiście mówię tutaj do graczy, którzy grali w sezonie trzecim, czwartym. Myślę, że gracze sezonu piątego też jakby już słyszeli historię o Dusty, więc tam sobie pójdziemy. Zresztą każdy słyszał historię o Dusty, ale gracze sezonu piątego jeszcze myślę, że można zajrzeć do tych OG playerów. Czyli oryginalnych graczy Fortnite'a. Patrzcie, stare fabryki też w ogóle nie są zmienione i to właśnie w nie, prosto w nie, tutaj idealnie kometa staranowała, akurat je. A w ogóle na trailerze ta kometa była po stronie stęchłego, jeżeli ktoś widział trailer, story trailer chyba, tak? Tak, to był story trailer pod koniec, ale patrzcie, są stare fabryki. Nie ma turbin, właśnie to też ważna zmiana dla pro playerów głównie, nie ma turbin. Spójrzcie sami, jakby turbiny zniknęły na tędy leciały, już ich nie ma. Są tylko turbiny dookoła tych zmodernizowanych miejscówek, czyli dookoła Neo Tilted i dookoła Mega Mall. Pressure Plant i w sumie nic więcej się nie zmieniło, blok został, niestety nie ma karkołomnego kina, nie ma... Niestety nie ma też Greasy, nie wiem czemu ten lód się nie roztapia, mimo że jest już no, środek wakacji, tak szczerze mówiąc. Biom zimowy, biom pustynny, bez zmian, tak samo biom dżunglowy, więc... Akurat tutaj nie jestem zadowolony, myślę, że to jest zdecydowanie za mało zmian, jak na sezon 10, wielki sezon. No ale fajnie, no Dusty Depot i fabryki zawsze coś, idziemy do jego robota. Fajnie, fajnie, nie jestem zadowolony tutaj właśnie, Jezu, ten legendarny kontenerowiec. Że kontenerowiec, ten truck z kontenerami. A kurczę, pamiętam jak tutaj nie mogłem się wdrapać, zawsze próbowałem wejść, ale zawsze miałem krzywo te. Krzywo leżące, nie leżące, tylko krzywo rampy były położone, nie mogłem tam wejść, musiałem kucać, skakać i takie inne tam. To w ogóle wróciło też, nie wiem czy ta góra w ogóle, nie, góra była, okej, okay, okej, okay, sorry, sorry. O, i tutaj właśnie w tym miejscu był ten, była ta wyrwa wielka. Jezu, jak ona olbrzymia musiała być, już nie pamiętam. Idziemy do robota, idziemy do robota. Zobaczymy jak wygląda robocik. W sumie mogłem już zrobić cięcie, ale... ale jeszcze chwilę polecimy. Albo dobra, nie, zrobimy cięcie, to widzimy się za moment. Ej, w ogóle zliczyło mi się balon, nie mogę go odpiąć, jak widzicie klikam C i nic. Ale jakiś robot w ogóle jest. I do niego można wejść! Ja pierniczę. Jakieś roboty są na mapie, jak nie z Predatora, tylko z Terminatora. I one normalnie spadają na mapę, z tego co widziałem jak leciałem, to one w ogóle jak komety spadają, nie wiem skąd, nie wiem czemu, nie wiem, epic, ale... Co ty gadasz? To na tym działa skin! Ja piernic... Co? Czekajcie, bo tu jest pełno komend, moment. Lewy alt... A, okej, okay. Czyli zmieniam miejsce. Aha! Aha! Nice, nice, epic. To na pewno jest zbalansowane, dobra, okej. Okay. A tutaj przychodzę na miejsce kierowcy. Co jest? Ej, co jest? Fajne roboty, epic, fajne. Szkoda, że się teleportują. Co jest? Dobra, okej, okay, spokojnie. Wysiądź. Wysiądź. Dobra, git, że odliczowało się. Dobra, i teraz tak, delete, self-destruct, co to znaczy? A nie, dobra, self-destruct, czyli da się zniszczyć go sam, dobra, to zobaczymy za moment. Honk.
O stary, on krzyczy normalnie jak w Terminatorze. Taki alarm ogłasza, lol. Czekaj, klikam lewy. Ha! Zgniata, lol, dobra, okej, okay, na lewy zgniata. Spacja. Okej, okay, czyli taki standardowy schok, dobra, okej, okay, okej. Okay. I lewy shift boost, czyli może... O kurde. Ej, to on lata normalnie, oczywiście pociąg jedzie, ale... Lol, stary. I tu w ogóle patrzcie, co zrobiła kula. Ona wybuchła, ale ona dalej jest przy życiu. Nie wiem, jakim cudem dokładnie, ale... Dobra, damy self-destruct, mam nadzieję, że nie umrę. Daję delete. No halo! Tak nie miało to wyglądać. Dobra, okej, okay, czyli on wybucha. Okej, okay, okej, okay, spoko. Rozumiem, czyli on wybucha, jak damy self-destruct, okej. Okay. Spoko, czaję. I patrzcie, co się stało. Kula wybuchła, ale ona dalej jest przy życiu. Ona zatrzymała czas, dlatego ta kometa stoi. I w ogóle Neo Tilted, mimo że nie ma, nie powinno mieć energii, dalej ma. Ale jakby już ten rociąg, można by tak go nazywać, nie transportuje energii, więc... W sumie nie wiadomo, skąd Neo Tilted i Mega Ball mają energię. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Jest normalnie taki jump, nie? Więc... Kurde, patrzcie, w ogóle drzewa są tu... Ej, w ogóle co z tym jesiennym drzewem? Bo ta kula spowodowała, że jedno drzewo się cofnęło w czasie. Ach, bo już nie żyje to drzewo, bo nie widzę go jakoś. No, bo już nie ma go. A w ogóle patrzcie, znalazłem jedną rzecz, ogarnąłem jedną rzecz, a nie znalazłem. Nie mam matsów, kurczę. Że jak skoczycie w kulę, to ona działa jak wyrwa. Tylko, że taka jedna wielka wyrwa. W ogóle te smugi, jak one pięknie wyglądają. Nie wiem, czy to nie było takich smug spadania, chyba były. No nie, o Jezus Maria, warzywa, dobra. O, dobra, to jest playground, to tutaj się dużo matsów zbiera. Patrzcie, co się dzieje. Normalnie wskakuje, pyk! Jak wyrwa, więc też kozacko. I spróbujemy tam pójść teraz, na kometę. To będzie już ostatnia rzecz, bo już 8 minut. To też się zmieniło, ten szkielet, ale nie wiadomo co dokładnie. Nie wiem, jest jakiś taki obsmarowany czerwonym czymś, ale czym dokładnie to nie wiadomo, nie wiem. I don't know, mate. Znowu z tego skład, Boże. Ta miejscówka jest tak mała i tak słodka. A ta wielka wyrwa, Boże. Ale nie, to jest naprawdę totalny pokczam. Serio. I nie wiem, czy... Nie, na pewno się da do tego dobudować. Ta kometa w ogóle stoi, lol. To coś uderzyło tu. W sezonie czwartym, nie wierzę. Szybko lądujemy. Szybko zbieramy drzewo jedno, drugie. Tak nasze... Dobra, chyba wystarczy. Teraz wystarczy na pewno. Dobra, tu jest taka... O, może nie wystarczyć. Dobra, teraz powinno być git. Okej, okay, lecimy. Lag był mały, ale lecimy dalej. Ona w ogóle jakie... Patrzcie, jaki ona dym robi. My tego nie widzieliśmy. Tej komety nigdy nie było widać, bo... Oj, było tylko widać, jak ona już wylądowała, jak rozbiła się. Co jest? Ej, lol! Aha! Ta kometa jest naładowana tymi skokoskałami, co przybysz jej ściągnął. O, lol! Czyli wszystko się cofnęło w czasie, o stary. Ona to emitowała na sobie. Okej, okay, to oczywiście... To lawę jakby zrobiło oczywiście atmosfera naszej mapy. Ja cię kręcę. Mogę iść dalej? Pewnie się będę... Co jest? Ej, halo! Co jest? A dobra, spadam. Umrę? Nie umrę. Okej, nie umarłem. Aha, dobra, czyli jakby tutaj jest tylko powietrze. Dobra, jeszcze się zdziwiłem. Okej, czyli to nie jest tak duże, ale to wszystko spadło na mapy. Ja pierniczę. No, jestem w szoku. Dobra, moi drodzy. Także to będzie tyle. Sprawdziliśmy sobie robota. One spadają jakimiś kometami. W ogóle nie wiadomo skąd, ale wiadomo, epic naćpane jest. Mamy... Też coś dziwnego tutaj i mamy Dusty i fabryki z powrotem, więc totalny pokczamp. Moim zdaniem jednak jest za mało zmian, powinno być ich o wiele więcej. Myślę, że biom ziomowy powinien być usunięty, że Grizzly powinno wrócić. Miejmy nadzieję, że ta kometa i ta kula z czasem będzie jeszcze coś robiła, żeby Grizzly wróciło. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę, to był odcinek oczywiście z Fortnite'a. Był odcinek z sezonu 10 z Battle Pass Review. I coś czuję, że to jeszcze spadnie naszą mapę, ale to w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć, cześć, pa, pa.